Halo, halo, witaj. W tym króciutkim materiale, w którym chciałabym przedstawić tabelę amortyzacyjną, którą mam nadzieję miałaś lub miałeś okazję już pobrać z Facebooka. Również chyba wczoraj wysłałam dodatkowo informację, że jest ona do pobrania wraz z linkiem. I ten króciutki materiał ma służyć osobom, które nie znają Excela w ogóle, albo też znają go bardzo słabo. Także zaprezentuję tabelę. Tabela się otwiera na roku 2017. Po co? Za chwilę o tym powiem. Pogrupowałam tutaj, według oczywiście klasyfikacji środków trwałych, zauważ, że grupa 3, 4 i 5 i 6 jest wspólna, ponieważ w bilansie wspólnie w jednej pozycji wykazuje się właśnie te cztery grupy. Dotyczy to też budynków, lokali oraz budowli, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, ale no, te dwie grupy się różnią i dlatego ja tutaj postanowiłam jednak zamieścić je w osobnych pozycjach. Możesz oczywiście sobie to zmodyfikować. Tutaj wprowadzamy sobie środek trwały, nazwę, tak? Powiedzmy, że będzie to grunt numer 1. I teraz, jeżeli byśmy chcieli sobie wyrównać to do lewej, to tak jak w Wordzie, klikamy sobie równanie do lewej. Tu wpisujemy datę przyjęcia. 28.02.2017, na przykład 17. Skoro jesteśmy w 17, to pewnie w 17. I teraz zmieniła nam się na liczbę, bo mamy format liczbowy. Tu zamieniamy sobie format na datę. O, i to będzie data krótka, tak? Ta, którą wybierałam. Można sobie tutaj wybrać inną datę, ale ta będzie dobra. 28 lutego. W Twoim formularzu, w Twoim pliku tutaj format też będzie nieprawidłowy, dlatego tutaj proponuję sobie od razu wszędzie zmienić format na datę. O, już będzie dobrze. Ja myślę, że jeszcze raz zamieszczę po tych poprawkach. Data rozchodu, gdyby była. O, i tutaj jeszcze też musimy zamienić format. Tak, czyli zaznaczamy sobie lewym przyciskiem myszy i ciągniemy do samego dołu. Wartość początkowa na DO. I teraz zwróć uwagę, że jeżeli przejdziesz sobie do roku 2018, to ta wartość początkowa już się zaciąga z arkusza 2017 roku. Spójrz tutaj. To w tych takich, powiedzmy, cudzysłowiach, to jest nazwa arkusza, do którego się odwołuje dana komórka. Arkusz się nazywa 2017. Odwołuje się do komórki H9. Przechodzimy do arkusza 2017. Komórka H9 to jest ta komórka. Czyli wartość inwentarzowa na bilans zamknięcia roku 2017, tak? Powiedzmy, że to będzie wartość, to sobie wpiszemy jakąś, 1500 zł, przenosi nam się na bilans otwarcia roku 2018, tak? Tego roku. I teraz, jeżeli będą zwiększenia, powiedzmy 8500, to wartość inwentarzowa na koniec roku wynosi 10 tysięcy i ona nam się przeniesie na początek roku 2019. Tak? Zgadza się. To samo będzie dotyczyło bilansu otwarcia. Oczywiście tabelę za kolejne lata musisz sobie zrobić samodzielnie. Po prostu skopiujesz sobie ten arkusz, klikając w lewym górnym narożniku, Ctrl-C, klikamy tutaj o na dole, wstaw arkusz, znowu ten górny lewy narożnik, Ctrl-V, i teraz trzeba poprawić formuły. One mają się odnosić nie do 2018, tylko do 2019. Czyli możemy sobie zaznaczyć na przykład tą kolumnę. Zamień. Ja akurat starego Excela używam, ale on jest dosyć popularny, więc... I tutaj zamiast 2018 zmieniamy na 2019. I wszystkie odwołania nam się zmienią. Zamień wszystko. 30 zmian dokonał. Zamknij. Mamy do 19? Mamy. Tutaj mamy wyliczenie i tutaj znowu musimy zamienić 18 na 19.
Jak zmienić nazwę arkusza? Klikamy sobie tutaj myszką, prawym przyciskiem myszy. Zmień nazwę i zmieniamy na 2020. I tutaj też. Tu wszędzie musimy przypilnować, żeby było odwołanie do tabeli za 2019, tam gdzie jest właśnie odwołanie. OT, no to tutaj, tak jak wspomniałam, przygotowałam taki prościutki wzór. Można sobie go po prostu wypełniać i drukować, czy przechowywać w formie elektronicznej. To taki poglądowy arkusz. I wracamy do tabeli. Tutaj wypełniamy wszystkie dane, tak? Zmniejszenia, zwiększenia, jeżeli by były, dotyczące umorzeń. Amortyzacja za rok. I to jest suma, spójrz tutaj, tu jest formuła. Suma komórki od P9 do AA9. Komórka P9 to jest tu pierwszy miesiąc. To nie jest napisane styczeń, no bo możesz mieć inny rok obrotowy. Do AA9. Komórka AA9 to jest ta. I wartość netto, no to jest wyliczenie różnicy pomiędzy wartością brutto a wartością umorzenia. H9 minus M9. M9 to jest bilans zamknięcia umorzeń. H9 powinno być bilans zamknięcia wartości brutto. H. Tak nas interesuje tutaj kolumna. H minus M. Na dole jest takie sprawdzenie. I tutaj on dodaje wszystkie zwiększenia, minus zmniejszenia i sprawdza, czy się bilansują, czyli równe są 0. Możesz sobie tą formułę przeanalizować. Generalnie jak tworzymy formuły? Po prostu klikamy w miejscu, gdzie chcemy tą formułę stworzyć. Powiedzmy wartość początkowa BO. Tak, to sobie zróbmy ten 2020. Wartość początkowa BO, del. Robimy równa się. I teraz przenosimy się do miejsca, skąd chcemy zaczerpnąć kwotę. Wartość początkowa brutto na początek roku 2020 musi być wartością na bilans zamknięcia 2019 roku. Czyli przechodzimy do 2019, tak, tutaj do tego arkusza. Idziemy na wartość brutto, na bilans zamknięcia. Klikamy ją i tutaj widać, że takie jest ruszające się taka linia przerywana i Enter. Tak? I tutaj już powstała formuła, czyli odwołujemy się do arkusza o nazwie 2019, on jest między tymi kreseczkami. Potem jest wykrzyknik, co oznacza, że właśnie odwołanie dotyczy arkusza, a potem jest numer komórki H9. Możemy sobie ją tutaj zmienić i na przykład zrobić H20. Już się kwota zmieniła. Sprawdźmy, co mamy w komórce H20. H20 mamy 0. A możemy się odwołać do komórki H16 i powinniśmy mieć 12 tysięcy. Mamy 12 tysięcy. Tak, to się jest dosyć proste. Zwiększenia 120 zł zwiększyło się. Zmniejszenia 150 zmniejszyło się. Kiedy będą zmniejszenia? No na przykład odłączenie części peryferyjnej. Zwiększenia umorzeń, zmniejszenia umorzeń do przypadku likwidacji. I tak jak wspominałam, amortyzacja, oczywiście główne zwiększenie umorzenia to jest amortyzacja za bieżący rok. I teraz tak, tu wpisujemy sobie nazwę naszych pozycji. A co jeżeli jest ich więcej? No na pewno będzie ich więcej. I teraz uwaga, wstawiamy wiersze, klikamy sobie ostatni wiersz, prawym przyciskiem myszy i wstaw. I on nam stawia powyżej tego wiersza, na który kliknęliśmy. Oczywiście tutaj nam się nie zgadza teraz ta liczba porządkowa. Możemy to zrobić oczywiście powyżej tego wiersza, ale tutaj uwaga z formułą. Bo formuła nam się poprawiła, czyli sumuje nam komórki od 9 do 11 i jest OK. Teraz ja, a jak zrobimy tutaj powyżej tego wiersza, już nam tą ostatnią komórkę ominął. Dlatego ja zrobiłam o jedno wyżej. Czyli tutaj musimy zrobić po prostu albo poprawić ręcznie na 12, jest OK, albo wchodzimy sobie w tą formułę, klikamy tu
I tu już nam ten granatowy taki prostokącik pokazuje, co nam wchodzi do formuły. I możemy sobie tutaj go chwycić i w tym momencie robi się taka strzałeczka z dwoma grotami i możemy sobie lewym przyciskiem myszy, znaczy trzeba go nacisnąć i możemy sobie tutaj tą formułę zmieniać. Możemy ją rozszerzać. Jeżeli nam się robi taki krzyżyk z czterema grotami, to wtedy naciskając lewy przycisk myszy, możemy przesuwać ją. Tak, i już widać, że formuła się, ta suma się zmienia. Natomiast jeżeli na narożnik najdziemy, to możemy ją rozszerzać w lewo, w prawo albo zawężać. Dobrze sobie przećwiczyć. I teraz tak, jeżeli chcemy przeciągnąć formułę, to znaczy mamy tutaj formułę odniesienie do H16, akurat jest źle, bo zmienialiśmy, do 9 musi być. I chcemy, żeby w następnej komórce była też taka sama formuła, ale już do H9, tak? Do H10, bo tutaj mamy H9, to tu chcemy mieć H10, to klikamy na tą formułę, najeżdżamy na ten dolny, prawy narożnik i robi nam się taki krzyżyk. I wtedy naciskamy lewy przycisk myszy i przeciągamy tą formułę. Z tym, że ona się nie kopiuje tak w całości, tylko jeżeli tu mieliśmy 9, to kopiując ją do wiersza niżej, robi nam się H10. Czyli tak, jakbyśmy chcieli. Gdybyśmy chcieli, żeby ta formuła była sztywna, to musimy tutaj wpisać sobie znak dolara. Jeżeli przed H wstawimy znak dolara, to będzie to oznaczało, że zawsze będzie kolumna H brana pod uwagę. Czyli nawet jeżeli przesuniemy go, tą formułę w prawo, to z H nie zamieni się na I, a jak chcemy przesuwając ją w dół mieć zawsze dziewiątkę, to tutaj wpisujemy dolara. Czyli tutaj robimy dolara, Enter, przed dziewiątką, tak? I teraz przesuwamy ją, przyciągamy ją do komórek niższych. Proszę bardzo, wszędzie jest dziewiątka, bo żeśmy ją dolarem usztywnili. Teraz dolara kasujemy i przesuwamy w dół. I mamy 10 i 11. Zróbmy to samo z kolumną. Dolar tu, przed H, przesuwamy w prawo, nadal H. Usuńmy dolara. Przesuwamy w prawo. Mamy I. Tak, także jeżeli chcemy mieć sztywną formułę, na przykład gdzieś sobie umieścimy jakieś oznaczenie, albo często ja sobie tam przeliczam według kursu, tak? I kurs walutowy sobie zamieszczam gdzieś na przykład w tym miejscu, no to chcę, żeby bez względu na to, gdzie ja tą formułę przekopiuję, to chcę zawsze mieć odwołanie do tej komórki H1. I wtedy odwołanie do tej komórki H1 będzie poprzedzone dolarami, czyli równa się dolar H dolar 1. I on już pokazuje, że zawsze do tej komórki będę się odwoływać. I teraz mogę ją przeciągnąć w dół i w prawo i wszędzie będzie H1. Tu pamiętajmy o wpisaniu nazwy firmy. Możemy oczywiście usuwać i dodawać kolumny, tylko pamiętajmy, że formuły się modyfikują. Jeżeli dodamy sobie tutaj kolumnę, czyli zaznaczamy ją klikając prawym przyciskiem myszy i teraz jeszcze raz prawy i wstaw tutaj, to nasze formuły się zmieniły. Spójrzmy. Wartość inwentarzowa się odnosi do tych samych kolumn, co wtedy, czyli do kolumny wartość początkowa plus zwiększenia minus zmniejszenia, czyli E plus G minus H. Wstawienie kolumny F nic nie zmieniło. Cofnijmy. Wtedy było E plus F minus G. Czyli BO plus zwiększenia minus zmniejszenia. Ponówmy.
Teraz mamy E, G i H. Co innego, jeżeli usuniemy? Usuń. W tym momencie robi nam się ADR, bo on chce wziąć do formuły kolumnę, której już nie ma. Także tego nie możemy robić. Usuwać kolumny nie możemy, jeżeli do niej jest odwołanie. No, najlepiej cofnąć. Tak więc podsumowując, tu wpisujemy sobie poszczególne pozycje środków trwałych. Jeżeli dodajemy wiersz, to najbezpieczniej, ponieważ gruntów i tych budynków to zwykle nie ma za dużo, no to wpisałam po jednej pozycji, po dwie pozycje, ale jeżeli mamy, no to od razu sobie dodajmy, zanim zaczniemy cokolwiek wprowadzać i róbmy to na ostatnim wierszu, nie na wierszu sumy, tylko na tym tuż przed sumą, żeby nam się zmodyfikowały automatycznie tutaj te formuły, tak? Bo ta formuła dotyczy E9 do E10. Jeżeli dodamy powyżej E10, dodamy wiersz, prawy przycisk, wstaw, możemy tutaj też wstaw, o tutaj. To nam się automatycznie zmodyfikowała ta formuła i ten wiersz będzie po prostu w sumie. Możemy sobie połączyć grupę budynki, lokale z budowlami i obiektami. Oczywiście to nie jest pełna nazwa z klasyfikacji środków trwałych, bo ona jest długa, budowle, tam i obiekty inżynierii lądowej, wodnej itd. Te grupy sobie dodałam i jeżeli nie masz zbyt wielu pozycji, to lepiej to zrobić na jednym koncie, bo potem łatwiej do bilansu wchodzi. Natomiast jeżeli będzie na różnych kontach, to potem trudniej trochę się uzgadnia i z tabelą, i z bilansem. Potem się okazuje, że brutto jest na czwartej grupie, umorzenie na piątej i tak dalej, więc wygodniej jest po prostu to zgromadzić w jednym miejscu, w jednej sumie i tak samo prowadzić jedno konto bilansowe łącznie dla urządzeń technicznych i maszyn. Wartości niematerialne i prawne można sobie tu wyłączyć z tej sumy. Jeżeli chcesz porównywać z kątem 0,10 środki trwałe, no to w takim przypadku tutaj będą te wartości niematerialne bruździły. Można je na przykład tutaj usunąć, czyli ostatnie 63 usuwamy i będzie nam sumowało tylko do pozostałych środków trwałych. Tak było 39,200, a teraz jest 29,200. Bilans zamknięcia, wartość inwentarzowa na BZ i wartość umorzenia na BZ danego roku jest przenoszona jako bilans otwarcia, wartość brutto i umorzenie. Tak więc jeżeli kopiujemy na kolejny rok, to musimy sobie te formuły też skopiować. Dokument OT. Pamiętajmy, że kopiowanie formuły odbywa się w ten sposób, że klikamy na daną komórkę, chwytamy tutaj o, najeżdżamy na ten prawy dolny narożnik, naciskamy lewy klawisz myszy i ciągniemy tą formułę. Jeżeli chcemy zachować stałą, na przykład kolumnę, to tu przed nazwą kolumny, tutaj jest akurat H, stawiamy znak dolara. Jeżeli ma być stały wiersz, nie ma się on modyfikować przy przeciąganiu formuły w dół, to tutaj stawiamy dolara. Jeżeli chcemy stałe odwołanie do konkretnej komórki, to stawiamy dolara tu i tu. I przed kolumną, i przed wierszem. Pamiętajmy też, że możemy sobie dowolnie dodawać kolumny. Formuły się będą modyfikowały automatycznie, czyli formuły zawsze będą się odwoływały do tych wierszy, do których pierwotnie się odwoływały. Nie możemy usuwać kolumn, do których, czy w ogóle komórek, do których są jakieś odwołania. Możemy oczywiście tutaj cofać i ponawiać w razie potrzeby. I jeszcze nie powiedziałam o stawce amortyzacyjnej. Tutaj wpisujemy stawkę procentową, czyli na przykład 2%. Piszemy 2 i on od razu nam liczy 2%. Albo i nie. No właśnie nie liczy procent. Właśnie nie liczy. Tu liczy procent, a tu nie liczy. Czyli błąd znaleziony. Całą zaznaczamy sobie tutaj tą kolumnę i procentowe. Enter. O, i tu już jest 200%. Teraz mamy 2. No. Tu 3. No tak, nie policzył, bo nie mamy wartości inwentarzowej. Powiedzmy, że będziemy zmniejszenia, zwiększenia. Tak? O. I tu już nam się liczy.
Trzeba troszeczkę przetestować tą tabelę. Ja ją bardzo mocno zmodyfikowałam. Znaczy właściwie od nowa ją stworzyłam, więc tutaj mogą się znaleźć jakieś błędy, ale kto wykryje, to proszę sygnalizować, poprawić, wrzucić na Facebooka. Będę bardzo wdzięczna i myślę, że wszyscy kursanci również. To tak na szybko zrobiłam, taki pomysł miałam, ponieważ część osób pisało właśnie, że nie zna Excela i tak mówię, no, będzie okazja poćwiczyć. Pamiętajmy, formułę robimy w ten sposób, że wpisujemy w danej komórce znak równa się i teraz już albo odwołujemy się do jakiejś konkretnej komórki, czyli klikamy na nią, albo wykonujemy po prostu działanie. Na przykład piszemy komórka L12 plus na przykład T67 razy 5. Tak? I on nam tutaj wykonuje to wyliczenie. Także to jest normalne działanie matematyczne, tylko musimy albo odwoływać się do komórek, albo wpisywać konkretne liczby. Jeśli chodzi o formuły zaawansowane, to tutaj funkcje, no to będziemy przerabiać troszeczkę tego IRR, wewnętrzna stopa zwrotu, w przypadku leasingu, krajowego standardu na temat leasingu, dzierżawy, najmu, to pokażę. A jeśli chodzi o dalsze formuły, no to zachęcam Cię, to jest w miarę proste, ponieważ jeżeli wstawiasz formułę, to system podpowiada już, jak to zrobić. Wstaw funkcję, tutaj trzeba to zrobić. Suma. OK. I tutaj już jest, pojawia się podpowiedź, tak? Liczba 1, liczba 2, liczba 3. Można też wprowadzić zakres. O. I chcemy podsumować 8, 8, 15, 15, 30, to będzie 16, 47 powinno być chyba. Jest, udało mi się w pamięci policzyć. Także tutaj w ten sposób można wszystkie formuły sobie wstawiać. Po prostu robimy wstaw funkcję, szukamy odpowiedniej, akurat w moje ostatnio używane, ale tutaj możemy wejść we wszystkie. Także jeżeli macie pytania, bardzo proszę. Coś tutaj jeszcze dopowiedzieć, jest to wszystko możliwe, mogę tutaj jeszcze jakieś modyfikacje wprowadzić. Dziękuję za uwagę i życzę efektywnej pracy z tabelą amortyzacyjną. Do zobaczenia w następnym materiale na temat rezerw i rozliczeń międzyokresowych.